zwane karcery, gdzie zamykano po 4-5 więźniów w pomieszczeniach w klatkach o wymiarach 90 na 90 na 1,20 m. Śmierć następowała przeważnie przez uduszenie. Jedynym punktem wentylacyjnym były takie malutkie otworki w ścianie. Autor książki pod tytułem Annus Mundi był skazany tutaj na karę 19 dni. Jako jedyny chyba przeżył, ale tylko dzięki układom i koneksjom, jakie posiadał wśród więźniów i głodowi szczęścia po prostu.